Cześć, jestem Karincia i witam Was w nietypowym odcinku, gdzie będę testowała, dlaczego Alicja żyje tak długo. Jeśli ktoś ogląda serię 100 dzieci, to zna fenomen Alicji, która żyje ponad tak naprawdę swój wiek z bąbelkującym paseczkiem. I jest to zagadnienie ciekawe, dlaczego ona aż tak długo żyje. Nie ma ona cechy aktywna. Nie ma jakichś takich dodatkowych, jakichś innych rzeczy, które by powodowały, że mogłaby tak długo żyć. A więc dlaczego ona tak długo żyje? Co wpływa na to, że ona żyje z bąbelkującym paseczkiem? Ja mówię, nie jest super aktywna, nie ma cech aktywna, poziom sprawności też również ma maksymalnie na czwórce, więc to jest dziwne. I dzisiaj chcę sprawdzić, czy będę w stanie to odtworzyć, czy nie? Czy może coś takiego gra jej nadała, jakąś taką ukrytą cechę, że po prostu ona nie może umrzeć? Bo też tak się mogło zdarzyć, coś gra mogła gdzieś zrobić, coś gdzieś mogło się w trakcie mojego save'a zepsuć i ona po prostu będzie żyła, żyła i żyła. Może kiedyś tam zginie śmiercią naturalną, a może jakąś przypadkową, ale może po prostu tak już ma być. Dlatego dzisiaj to testuję. Po pierwsze mam tutaj przed sobą kopię Alicji. Weszłam do rodzinki, w której Alicja mieszka właśnie w moim sejwie 100 dzieci. Zapisałam tę rodzinkę w galerii, no tak naprawdę w bibliotece. Później jak sobie weszłam do nowej gry i teraz jesteśmy na świeżutkiej grze, nowej grze. Nic tutaj nie było robione, po prostu nowa gra, weszłam do kasa i jesteśmy. Zgrałam sobie tę rodzinkę, wywaliłam wszystkich, wzięłam tylko Alicję. Alicję też sobie zapisałam osobno do biblioteki, jeśli ktoś by chciał właśnie nią sobie pograć, potestować, to może. Zamieszcza Alicję w galerii, bo jest fenomenem naprawdę. No i postawiłam stworzyć innych simów, którzy by powiedzmy testowali niektóre jej rzeczy, które ona ma. Bo Alicja jest syrenką i ma cechę dzieci oceanu, z którymi tak naprawdę nie pogrywałam za dużo. A więc nie grałam simem powiedzmy do naturalnej śmierci, który miałby takie elementy. Dlatego też stwierdziłam, że sobie to przetestuję i stworzyłam kilku simów, tak naprawdę 7 simów, którzy reprezentowaliby różne rzeczy. Po pierwsze mamy simkę, która jest dokładną kopią naszej Alicji, dlatego też się ma na nazwisko kopia. Nazwiska będą sugerować, kim powiedzmy są ci simowie. Pod względem cech, pod względem tego, co tutaj mamy, jest to dokładna kopia Alicji. Więc dokładnie ta sama aspiracja, dokładnie te same cechy. Również jest ta simka syrenką, a więc pod względem tego, co mamy tutaj, jest to dokładnie kopia, jeśli chodzi o cechy genetyczne, i to jak jest ubrana, i mówię cały jej wygląd, to jest sim wylosowany w kasie, nie ma nic wspólnego z wyglądem Alicji, też tak chciałam, nie chciałam, żeby to była powiedzmy kopia, jako wiecie, skopiowana Alicja, tylko powiedzmy kopia pod względem cech, aspiracji i tego, że sim jest syreną, a więc to jest skopiowane, to jest wylosowane. A więc mamy pierwszą simeczkę, naprawdę Barbarę kopię. Następnie stwierdziłam, że potrzebuję sima, który jest po prostu syreną. Po prostu potestujemy, jak to wygląda u syreny. Wszyscy simowie są seniorami, żebym po prostu miała bliżej do śmierci ich naturalnej i żebym zobaczyła, czy któryś z nich będzie żył z bąbelkującym paseczkiem, a stworzenie w tym momencie seniora jest najłatwiejsze, bo ma najbliżej z innych kategorii do tego momentu i będzie mi najłatwiej w takim razie pograć, dlatego wszyscy są seniorami. Więc mamy simkę, która z cech i aspiracji w ogóle nie przypomina, ani z dodatkowej cechy nie przypomina Alicji. Jedyną wspólną cechą jest to, że jest to syrena, więc tylko to jest wspólne, dlatego też nazwisko wskazuje. Mamy syrenę. Następna simka jest to simka, która ma cechę dzieci oceanu. Pozostałe tutaj rzeczy, a więc aspiracja i pozostałe dwie cechy są zupełnie inne. Ja wiem, że te aspiracje i te cechy nic nie powodują dodatkowego życia, więc są powiedzmy bezpieczne, ale powiedzmy ta cecha dzieci oceanu, nie pogrywałam z nią tak dużo, więc tutaj mamy simkę, która jest po prostu simem z cechą dzieci oceanu. Jak widzicie, nie jest żadnym okultystycznym simem, po prostu jest zwykłym simem z cechą dzieci oceanu. Następnie mamy simkę, która ma powiedzmy pozostałe rzeczy od Alicji i to jest taka moja simka kontrolna, a więc ma jej aspiracje, ma jej cechę ponura i ma jej cechę samotniczka. I nie ma cechy dzieci oceanu, ma jakąś inną cechę, więc to jest powiedzmy taka simka kontrolna, która kontroluje te trzy pozostałe rzeczy, które myślę, że raczej nie wpływają na długość życia, więc to jest taka, powiedziałabym, simka moja właśnie, tak jak mówię, kontrolna, która ma właśnie aspirację tubylczyni, ponurą oraz samotniczka, tak samo jak
ma to Alicja, więc ma tubylczyni samotniczkę i ponurą, ale ta Simka nie jest ani syrenką, ani nie ma cechy dzieci oceanu. Ale mam Simkę, która jest właśnie syrenką i ma aspirację, że umiejętność, co gadam, cechę dziecia oceanu. Więc to jest ta Simka, która powiedzmy ma te kombinacje, której powiedzmy nie znam. Może ta tylko kombinacja cech na siebie jakoś wpływa, że ona dłużej żyje, a może nie wiem, całość tych cech jakoś na siebie wpływa. Dlatego tu mamy taką dokładną kopię, a tu mamy Simkę, która ma tylko dziecię oceanu oraz syrenkę. Więc to jest powiedzmy taka Simka właśnie, która te dwie rzeczy testuje i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No i dodatkowo stwierdziłam sobie, jak już testuję cech długości życia i testuję w ogóle Alicję, no to przy okazji sobie dam jeszcze dwóch dodatkowych Simów, którzy nic nie mają wspólnego z Alicją, dlatego są też facetami. I potestuję przy okazji inne rzeczy związane z długością życia, czyli mamy Michała, który ma aspirację kulturysta i cechę, przez to ma szybki metabolizm, więc mamy Michała metabolizm. Nie wiem, czy ta cecha dodatkowa wpływa na długość życia, tego jeszcze nie wiem, ale przy okazji przetestuję. I na koniec mam jeszcze Sima, który wiem, że powinien żyć dłużej niż powinien, bo ma cechę aktywny, a więc mamy Piotra aktywnego, który powinien żyć dłużej, bo ma cechę aktywny i przy okazji przetestuje sobie może, jak długo żyje, więc to też będzie taki dodatkowy element testu. Faceci, mówię, są takim dodatkowym elementem, w szczególności Piotr powinien żyć dłużej, Michał zobaczymy, no a cała reszta dziewczyn zobaczymy, jak długo będzie żyła, jestem tego ciekawa. I co? Przechodzimy do gry, oczywiście skoro testujemy syrenki, to oczywiście zamieszkamy w Sulani. Jesteśmy już w Sulani. Wybrałam im przepiękny dom, który pomieści ich wszystkich. Jeśli również chcielibyście pobrać ten dom, to o właśnie, proszę bardzo, to jest ta parcela. Macie tutaj nazwę, twórczyni. Jest naprawdę przepiękna. Ja troszeczkę zmodyfikowałam w niej sypialnię, żeby po prostu pomieścić 8 dorosłych Simów. Więc tutaj te pokoje powiedzmy troszeczkę poprzerabiałam, żeby nie było. Tutaj będzie miejsce, gdzie będzie spała nasza Alicja, no jako wiadomo, jako główny sim po prostu. Więc sobie teraz trochę nimi pogram. Jestem ciekawa, jak długo będzie żyła Alicja, bo jak widzicie, jej paseczek się tutaj bąbelkuje. Zobaczymy. Jeśli chodzi o pozostałych simów, to widzę, że gra im nadała różnej długości życia, powiedzmy, paseczki, więc pewnie w różnych momentach będą żyli, ale i będą pewnie umierali ze starości. Ale oczywiście jak się coś zdarzy, to oczywiście zawsze włączę nagrywanie i Wam to pokażę. No a dopóki się nic nie będzie działo, to sobie będę grała na spokojnie w tle i po prostu jak się coś wydarzy, to Wam zdam z tego relację, bo ta seria troszeczkę, ten odcinek ma być troszeczkę takim podsumowaniem tego, jak to długo będzie żył i co na co wpływa. Więc żeby Was nie zanudzać, widzimy się, gdy coś się będzie działo, a w międzyczasie ja będę wiodła naszymi simami spokojne, miejmy nadzieję, długie życie. Mamy to, mamy pierwszą śmierć ze starości, ale zanim dam grze postąpić z tym, co ma postąpić, mamy powiadomienie, to powiem tak. Weronika oraz Barbara dostały swoje drugie powiadomienie o tym, że właśnie zbliżają się do swojego długiego końca życia i że to czas uporządkować swoje sprawy, więc to drugie powiadomienie dostały dnia 9. Teraz mamy dzień 11. Właśnie Piotr i Michał dostali to powiadomienie dnia 10. I już to powiadomienie drugie dostała Zuzia oraz Maja. Paulina pewnie za chwilę też dostanie i one właśnie mają dnia 11, więc tak jak powiedzmy po dwóch dniach simowych to powiadomienie się pojawia, a następnego simowego dnia sim powinien umarł, więc Michał jest pierwszym, który umiera i on umiera właśnie dnia 11, umiera ze starości, jak widzicie. To oznacza, że obie, Weronika oraz Barbara, które są syrenkami, jeszcze nie zginęły i żyją z bąbelkującym paseczkiem 2 dni, a więc one żyją już 2 dni dłużej niż powinny tak naprawdę. Nie, przepraszam, dzień dłużej, bo one... nie, bo one miały 9, on miał 10. Tak, jeden dzień dłużej już żyją niż powinny Barbara oraz Weronika, które są syrenkami. Bo Weronika była, miała tylko wspólne z Alicją to, że była syrenką i już żyje dłużej. Więc to prowadzi mnie na myśl, że syrenki żyją dłużej. I pytanie, czy żyją w nieskończoność? Chyba nie, bo jak pamiętam dobrze, ojciec Alicji
ze 100 dzieci umarł. Chyba miałam tam kiedyś powiadomienie, że on nie żyje. Później pamiętam, że miałam powiadomienia, że jego duch słabnie, więc on na pewno umarł. Tylko pytanie, jak długo będą żyły nasze syrenki? I wydaje mi się, że to właśnie to w Alicji powoduje, że ona żyje dłużej. Michał, metabolizm nie żyje dłużej, jak widzimy. Umiera, powiedzmy, tak jak powinien, zgodnie, powiedziałabym, ze schematem, na czas i przez to sądzę, że właśnie cecha metabolizm niczego nie powoduje. Oczywiście mamy jeszcze Zuzię kontrolę, ona powinna jutro umrzeć ze starości i wtedy nam też to się wtedy wyjaśni. Mamy jeszcze Malię oraz, nie, przepraszam, mamy Paulinę, która ma tylko cechę dzieci oceanu. Ona też powinna razem z Zuzią następnego dnia umrzeć ze starości. No pytanie pewnie Maja, Syrena Ocean pewnie będzie żyła dłużej razem z pozostałymi syrenkami, więc w domu po prostu pozostaną po kilku dniach już tylko same syrenki, plus Piotr, który jest aktywny, który nie sądzę, żeby dzisiaj umarł, bo Simowie z cechą aktywne żyją dłużej. Pytanie, czy syrenki żyją dłużej, czy Simowie z cechą aktywne, więc to wydaje mi się tutaj będziemy mogli sprawdzić. No niestety Michał jako pierwszy, żegnamy go. Wydaje mi się, że wszyscy chyba tutaj przyjdą zobaczyć jego śmierć. Nie będę błagała o to, żeby żył dłużej, ani nic takiego. O, właśnie mamy to powiadomienie, że Paulina właśnie powinna za jeden dzień umrzeć i że musi uporządkować swoje sprawy. Niestety Michał był pierwszy, no tak jak wydaje mi się, Piotra raczej dzisiaj żegnać nie będziemy, ale następnego dnia powinniśmy Zuzię oraz Paulinę pożegnać. Tak mi się wydaje. Tak sądzę, ale czy tak się stanie, to zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie z syrenkami. No, Alicja już dość sporo żyje, więc ciekawa jestem, ile będą pozostałe syrenki żyły. Być może nie dowiemy się tego w tym odcinku. Nie wiem, czy zrobię to jako dwie części, czy po prostu będę żyła dłużej, aż osiągnę ten stan, bo na pewno będzie to wymagało ode mnie bardzo długiego grania. Wydaje mi się, jak chcę zrobić to, wiecie, w tym naturalnym procesie, żeby po prostu wiedzieć, ile to będzie trwało, więc zobaczymy. Jestem naprawdę ciekawa, tutaj wszyscy, widzę, się zebrali, wszyscy się obudzili. No cóż, żegnamy Michała, jesteś pierwszym teamem, który umiera. No tak wyszło, no bo gra im nadała różnej długości życia niestety, ale Michał jest niestety pierwszy. Ja myślę, że sobie tutaj go położymy na biurku, bo to był w sumie jego pokój, więc niech tutaj na biureczku będzie. No niestety, pożegnaliśmy go. Już wiecie, kiedy kto miał jakie powiadomienia, więc przypominam, Weronika oraz Barbara w dniu 9 to ostateczne powiadomienie miały, Michał oraz Piotr w dniu 10, zaś Zuzia, Maja oraz Paulina dzisiejszego dnia simowego, czyli dnia 11, no i już pożegnaliśmy Michała. Ja simom oczywiście nie nakazuję dużo robić, ja tutaj bardziej patrzę, jak oni co robią na wolnej woli, więc przy okazji tak patrzę sobie z perspektywy, jak simów do czego ciągnie, powiedzmy w Sulanii, do czego ich ciągnie, co robią, jak dużo pływają sobie w oceanie, też patrzę, więc tutaj bardzo, bardzo mocno obserwuję, co się dzieje i przy okazji mówię, sobie obserwuję tego wyzwania po prostu wolną wolę, jak tutaj działają. Czasami ingeruję, wiadomo, żeby zapłacić rachunki czy takie sprawy, bo sami by tego na pewno nie zrobili, ale fajnie jest miło patrzeć na simów i po prostu co oni robią. No teraz będą przez kilka dni smutni na pewno, jutro też na pewno będą jeszcze większym smutku, bo kolejnych lokatorów pożegnają. A więc co, widzimy się pewnie przy kolejnych, tutaj bym powiedziała, śmierciach. Mówię zapewne przy śmierci Zuzi oraz Pauliny. Zgodnie jak z zegarkiem, Zuzia za chwilę nam oznajmi, że umiera ze starości, tak jak myślałam. Simka nasza kontrolna, która miała tylko cechę, która miała tak naprawdę cechę dzieci od... Nie, ona nie miała dzieci od... Ona miała samotniczkę ponurą oraz aspiracje naszej Alicji. Tak jak sądziłam, nic to nie dało, więc absolutnie żegnamy się z Zuzią w 12 simowy dzień. Syrenki nadal żyją, Piotr nadal żyje. Dzisiejszego dnia jeszcze na pewno powinniśmy pożegnać Paulinę. Tak mi się przynajmniej wydaje, zresztą zobaczymy, czy ta cecha właśnie dzieci oceanu na coś wpływa, czy nie. Ale tak jak mi się wydaje, nie powinna mieć ona w tym momencie znaczenia i za kilka simowych godzin znowu się zobaczymy, gdy będziemy żegnać kolejnego sima.
Tak jak mówię, żegnamy Paulinę i to jest drugi sim, który umiera w tym odcinku tak naprawdę. Żadne zaskoczenie, w szczególności patrząc na to, że syrenki już tak długo żyją. I myślę, że coraz bardziej się przekonuję, że to jest kwestia bycia syrenką i że syrenki może żyją dłużej. Wydaje mi się, że kosmici nie żyją dłużej. Nie wiem, jak to jest z czarodziejami, czy oni też żyją dłużej, czy nie żyją dłużej. No wiadomo, wampiry żyją w nieskończoność, bo się w ogóle nie starzeją. Ale nie spodziewałam się, że syrenki będą żyły dłużej. Jako simy, które związane bardziej z oceanem, może na tej zasadzie żyją dłużej, nie mam pojęcia. Na pewno w jakichś następnych odcinkach chciałabym przetestować, jak to jest z czarodziejami na pewno i z kosmitami. Czy oni też żyją dłużej, czy nie. Chociaż w stu dzieciach Lucy, czarodziejka, umarła chyba raczej normalnym swoim czasem, normalnym tokiem. Więc nie sądzę, a więc to byłaby chyba tylko i wyłącznie przypadłość syrenek, które żyją po prostu dłużej. No za kilka... chyba włożyłam do wyposażenia Zuzi urnę, tak. Tak mi się wydawało i tak zrobiłam. O właśnie, a chciałam ją postawić tutaj. Michała schowałam do wyposażenia rodziny, bo niestety simowie tak go strasznie opłakiwali, że po prostu się nie dało. Ja oczywiście za kilka simowych dni myślę, że wyciągnę wszystkie urny, ale na razie po prostu za mocno ich opłakiwali. Myślę, że to samo będzie z Zuzią i też za chwilę ją schowam do wyposażenia rodziny. No a my widzimy się za chwilę, gdy pewnie będziemy się żegnać z Paulinką. I tak jak sądziłam, mamy również śmierć Pauliny. Też zgodnie z rozkładem na czas, bym powiedziała, więc cecha dziecia oceanu. Sądzę, że absolutnie nie ma na nic wpływu. Sądzę, że to tylko i wyłącznie syrenki. Więc pozostaje mi jeszcze tylko poczekać i zobaczyć, jak długo te syrenki będą żyły. I pytanie, czy będą dłużej żyły niż Piotr? Czy mniej więcej podobnie, więc jestem ciekawa. No mam tutaj kilka syrenek, więc zobaczymy. Niepokoi mnie fakt, że Alicja już żyje z nami 12 dni. A na pewno jeszcze dość sporo żyła, jeśli chodzi o safe w 100 dzieciach z bąbelkującym paseczkiem. Też przynajmniej z tydzień albo dwa. A tu już żyje prawie 2 tygodnie, więc to mnie jedynie niepokoi, że to może być długa rozgrywka, jeśli chcę zobaczyć, ile te syrenki będą żyły. To naprawdę może być długa rozgrywka tutaj. Ale się poświęcę. Mam teraz trochę wolnego czasu, bo jestem na urlopie, więc sądzę, że mogę troszeczkę pograć, zobaczyć do którego momentu w ogóle dojdę. Jeśli się w jakimś momencie poddam, to też wam powiem. Chociaż myślę, że Piotr powinien chyba ze 2 tygodnie zimowe żyć. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Zobaczymy. Jestem ciekawa, to wydaje mi się, że bardziej kwestia właśnie, tak jak mówię, syrenek. No bo w tym momencie mamy same syrenki oraz aktywnego Piotra w domu, więc to coś oznacza, że mamy same syrenki w domu, naprawdę. I to wydaje mi się naprawdę być takim troszeczkę potwierdzeniem. Ale mówię, chciałabym dokładnie sprawdzić, jak żyją syrenki, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zobaczymy, czy w ogóle do jakiejś śmierci dojdę. Myślę, że na pewno sobie spróbuję dograć do śmierci Piotra, bo to jestem pewna, że powinno w przeciągu 2, może 3 maksymalnie tygodni dojść. A pytanie, co będzie z resztą dziewczyn? Zobaczymy, pożyjemy, może w końcu nam Alicja w międzyczasie umrze ze starości, zobaczymy, bo ona już jest tą taką weteranką, która żyje najdłużej, a więc w każdym momencie wydaje mi się, że może Alicja umrzeć ze starości tak naprawdę, a pozostałe dziewczyny, no to wydaje mi się, że mają jeszcze trochę życia razem z Piotrem przed sobą, więc na pewno taki będzie test, myślę, porządny. Jeśli Alicja nie umrze aż do momentu śmierci Piotra, to naprawdę syrenki będą naprawdę długo wieczne, jeśli chodzi o bycie seniorkami. Właśnie zauważyłam, że czeka nas kolejna śmierć. Tym razem śmierć Piotra ze starości. Mamy już lato, dzień 6, więc od poprzedniego nagrania, tak naprawdę od poprzedniej sceny, od poprzedniego ujęcia minęło trochę simowych dni. Myślałam, że pobędzie z nami trochę dłużej Piotra, ale sobie tego nie obliczyłam i jak teraz na to patrzę, to rzeczywiście dzisiaj jest dzień, w którym rzeczywiście powinien on umrzeć, bo pomiędzy właśnie poprzednim ujęciem a tym ujęciem też troszeczkę weszłam do internetu i poczytałam tu nieco właśnie o śmierci ze starości syrenek. Przy okazji tam było też porównanie do tego,
jak długo żyje sim dłużej, jeśli ma cechę aktywne, a taką cechę oczywiście nasz Piotrek ma. I tam było powiedziane, że sim z cechą aktywny żyje 10% dłużej, a więc jak nasz Piotrek miał tam 90 parę dni w momencie, gdy zaczął mu bąbelkować paseczek, tak powiedzmy 10% z tego, to jest 9 i tam kawałek dnia. I rzeczywiście tak jest, bo mamy dzisiaj dzień 6. Michał, który był dokładnie w tym samym wieku, zmarł dnia 11 z rana, a więc on nam zostawia jakieś 9,5 dnia pomiędzy śmiercią Michała a śmiercią Piotra ze starości. Więc wydaje mi się, że to właśnie jest naprawdę bardzo dokładne. Jeśli chodzi o cechę długowieczną, to tam było napisane, że sim żyje 25% dłużej. I właśnie też tam na tej samej stronie znalazłam właśnie tak naprawdę na stronie, gdzie jest rozpisany bug właśnie dotyczący długości życia syrenek. Tam było napisane i tam było znalezione powiedzmy rozwiązanie tego błędu, dlaczego on się pojawia. Bo w kodzie gry zapisana syrenka ma, że ona powinna żyć ponad 50% dłużej. Więc jeśli nasza syrenka miała żyć 90 dni, no to powiedzmy będzie żyła jeszcze co najmniej 45 dni, a to zostawia nam ponad 6 tygodni simowych, prawie, nawet prawie 7 tygodni dla dziewczyn, więc tutaj bym powiedziała, dlatego wszystkie cztery syrenki żyją dłużej, bo właśnie one mają wpisane w swój kod, że mają żyć tam około coś 50% dłużej. Po prostu z bąbelkującym paseczkiem, tak samo jak mówię, ktoś z cechą aktywny 10% dłużej, z cechą długowieczny, która jest cechą nagrodą za aspiracje kulturysty 25% dłużej, a właśnie syrenka ma wpisane, że 50% dłużej, więc nie wiem, czy to jest bug, czy to jest celowe zagranie twórców, żeby dać powiedzmy taką sekretną moc syrenkom, nie mam pojęcia, ale to by wiele wyjaśniało. Ja spróbuję może jeszcze tutaj z tydzień, z dwa pograć z tymi simami i zobaczyć, czy rzeczywiście Alicja umrze, bo ona jako pierwsza powinna zginąć, gdyż już w serii 100 dzieci tam jakieś 2 tygodnie simowe żyła. Tu już żyje ile? 3 tygodnie tak naprawdę, bo mieliśmy całą wiosnę, jeden tydzień lata, więc myślę, że to już jest prawie 5 tygodni, które żyje dłużej. Jak pogram nią jeszcze za 2 tygodnie, to myślę, że mniej więcej powinnam dojść do tego momentu, gdzie będzie żyła dłużej. No dziewczyny tutaj zdecydowanie dłużej będą musiały od niej pożyć, żeby dojść do tego naturalnego momentu, ale wiem, że ludzie mówili, że jest to możliwe, tylko naprawdę te syrenki żyją bardzo długo. Jeśli ktoś ma cechę, a jeśli ktoś gra na długim życiu, no to wtedy to jest bardzo, bardzo, bardzo długo, więc tutaj wydaje mi się, że dlatego jest to właśnie wyjaśnione. Ja Wam podlinkuję w opisie odcinka właśnie link do tego bugu, do tego błędu, który został właśnie zgłoszony na forach, na EA Help, bo tam właśnie jest napisane już we wrześniu 2019 zostało to zgłoszone. Ja właśnie jak zidentyfikowałam, że problemem są po prostu syrenki, no to po prostu mogłam wtedy wpisać właśnie, czy ty idziesz spać, a może byś poszła jeszcze najpierw do toalety, bo później się w nocy obudzisz. Jak właśnie zidentyfikowałam, że są to syrenki, to wtedy sobie w Google wpisałam, dlaczego syrenka mi nie umiera i właśnie wtedy mi to wyskoczyło. I dlatego jakby jak wpisywałam samą frazę, dlaczego sim nie umiera, to jakoś nie znajdywało mi tego błędu, ja jedynie o cechę aktywny tam widziałam i te wpisy. A jak już wpisałam syrenka, no to powiedzmy było słowo klucz, więc wydaje mi się, że w tym tak naprawdę momencie najważniejsze było zidentyfikowanie przyczyny. No i to, że mam cztery syrenki, no to wszystko powiedzmy tutaj potwierdza i to rzeczywiście problemem jest po prostu, syrenie geny są po prostu i tyle. I tak jak mówię, 50% dłużej mają wpisane i one powinny kiedyś umrzeć ze starości. Jeśli chodzi jeszcze o syrenki, to tam przeczytałam, że one są odporne na niektóre śmierci. I to nie jest dziwne, na przykład, że syrenka jest odporna na śmierć przez utonięcie. Syrenka pływa doskonale, więc nie powinna móc utonąć w wodzie, no bo syrenki nawet w wodzie mogą spać, więc nie widzę, dlaczego syrenka miałaby zginąć przez utonięcie, skoro one nawet w wodzie mogą spać. Również czytałam, że są odporne na śmierć poprzez nigiriz z rozdymki, no bo wiadomo, są pół rybami, no to dlaczego miałyby zginąć od powiedzmy ryby, no wiadomo, to jest raczej trująca ryba, ale jednak ryba, więc bym powiedziała, na pewna korelacja jest. I że właśnie simki przez nigiri z rozdymki źle przygotowane zginąć nie mogą.
i chyba coś tam jeszcze przeczytałam, ale to są takie dwie, bym powiedziała, najrozsądniejsze, które zostały, powiedzmy, uniemożliwione syrenką, bym powiedziała, że tak. No a śmierć ze starości podobno zajmuje bardzo dużo czasu. Ja jeszcze tutaj chwilę, tak jak mówię, pogram te dwa sumowe tygodnie, postaram się może nawet trzy i zobaczymy, czy rzeczywiście Alicja się pożegna z tym sumowym światem, czy nie. Być może, jeśli będę miała wenę, to pogram pozostałymi dziewczynkami, żeby dokładnie określić, ile to jest na podstawie tego mojego eksperymentu i zobaczymy. Więc tak jak mówię, Piotr zginął tak naprawdę zgodnie z rozkładem, no bo te 10% dłużej rzeczywiście żył, więc widzimy się przy śmierci Alicji, jeśli taka nastąpi, a jeśli nie, to widzimy się na takim też również podsumowaniu. Wow, nareszcie to się dzieje. Alicja umiera. Wow. Wzięło mnie to też troszeczkę z zaskoczenia. Mamy lato, dzień 13, pierwszego roku cały czas, a więc nawet nadal mamy ten sam rok. Tak się spodziewałam, że może gdzieś właśnie w sumie tutaj dodatkowo przeżyła 4 tygodnie, więc patrząc na to, że w międzyczasie, jak nagrywam dla Was ten film w serii 100 dzieci, minął jakiś tydzień, może nie cały, to w takim razie tam pewnie jeszcze ze 3 tygodnie Alicja pożyje, a więc powiedzmy mniej więcej jakoś tak nam się to zejdzie, ale umiera. A więc to nie jest tak, że jest nieśmiertelna, syrenki nie są nieśmiertelne, ale ich długość życia jest, powiedzmy, o 50% dłuższa, tylko że po prostu ten czas są jako seniorki, a więc no, żyją troszeczkę na takim pożyczonym czasie, ale umiera. A więc proszę bardzo, mamy Alicja po swoim długim życiu w końcu umiera ze starości, to nie, a więc widzimy. Oczywiście podsumowanie jest takie, że po prostu Alicja żyła tak długo, bo jest właśnie syrenką. Syrenki żyją dłużej, jest to znany, powiedzmy, nie wiem, czy bug, czy celowe, bym powiedziała, zagranie gry. Może to jest celowe zagranie twórców, ale żyją one dłużej. Teraz chciałabym jeszcze może właśnie dziewczynami pograć i zobaczyć, czy rzeczywiście one też będą żyły dłużej, ale z nimi będę musiała grać prawdopodobnie do końca zimy, żeby tego doświadczyć. Tak mi się coś wydaje, albo nawet i dłużej, albo do kolejnej wiosny, więc też coś takiego mi się wydaje, że tyle czasu może mi to zabrać, bo dziewczyny wszystkie miały tam powiadomienia w drugim tygodniu właśnie, więc wydaje mi się, że do pierwszego tygodnia wiosny powinny przetrzymać, więc wydaje mi się, że powinnam jeszcze nimi te pół simowego roku przynajmniej grać. Postaram się, zobaczymy jak mi to pójdzie, jak mi szybko to pójdzie. Jeśli nie będą umierały, powiedzmy, na wiosnę jakoś, albo nie będzie chciało mi się grać, to się za chwilę zobaczymy na podsumowaniu. A jeśli pogram sobie dłużej jeszcze, to myślę, że właśnie pogramy do ich również naturalnej śmierci, ale udało się. Nasza Alicja nie jest nieśmiertelna, jak widzicie, musimy tylko być troszeczkę cierpliwi, a i ona w końcu w serii 100 dzieci umrze ze starości. Wracam do Was po raz ostatni. Postanowiłam jednak użyć małego cheatu na przyspieszanie czasu, ale musiałam bardzo go pilnować, zresztą wyłączyłam opadanie potrzeb, cały czas zaspokajałam potrzeby świata, co właśnie tego kodu użyłam i również resetowałam dziewczyny, jak go używałam, zawsze o jeden dzień przyspieszałam czas za pomocą kodu. Trochę się nim pobawiłam, powiedzmy, jak można przeczytować, to można też. Mam pobrany mod, który właśnie umożliwia odblokowanie, czy odblokowuje wszystkie takie właśnie, bym powiedziała, kody właśnie zablokowane, a kod na przyspieszanie czasu jest jednym z zablokowanych kodów. Bo nie chciałam aż tak długo czekać, aż dziewczyny się postarzą, bo tak jak mówiłam, musiałabym naprawdę długo grać i rzeczywiście musiałabym długo grać, bo mamy początek wiosny, a więc musiałabym całe 4 tygodnie pograć co najmniej, a więc całą jesień i całą, do końca lata, całą jesień i całą zimę. Pozostałe dwie dziewczyny już widzicie nie żyją. One zmarły dnia poprzedniego, ale z samego rana, a więc tak naprawdę o 2 i 4 nad ranem umarły w dniu drugim. A nasza tutaj Maja jako ostatnia umiera w dzień 3, to jeszcze widzicie, powiedzmy, taką bardzo nocną porą, więc prawie w dzień 4 można by powiedzieć. A więc tak naprawdę, jak tutaj podliczyłam,
Maja powinna była umrzeć, gdyby nie była syrenką, tego samego dnia co Zuzia oraz Paulina. A Zuzia i Paulina zmarły wiosną, dzień 12, rok pierwszy. A Maja ginie wiosną, dzień 3, rok drugi. A więc tak naprawdę można powiedzieć, że około 7 tygodni później, no bo wiadomo, prawie całe lato, całą jesień, całą zimę, no i powiedzmy kilka jeszcze, powiedzmy, tych dni pomiędzy właśnie dniem 12 a dniem 3, więc tam też jest, powiedzmy, jeszcze kilka dni, więc prawie 7 tygodni dłużej żyją. Więc jeśli macie jakieś syrenki, no to musicie się nastawić na to, że one prawie 7 tygodni dłużej żyją i nas z bąbelkującym paseczkiem żyją 7 tygodni. Prawie 7 tygodni, to nie jest tak dokładnie, ale prawie 7 tygodni jest. Tak samo jak wiecie, z Piotr, który miał cechy aktywne, żył prawie 2 tygodnie dłużej, no to tak, nasze syrenki prawie 7 tygodni dłużej, no i to jest również prawda, jeśli chodzi o Weronikę i Barbarę, które powinny były zginąć wiosną dnia 10 roku pierwszego, a umarły wiosną dnia 2 roku drugiego, więc tutaj możecie sobie zrobić matematykę, jeśli chcecie. Pamiętajcie, że ja mam pory dwutygodniowe, dlatego u mnie to tak wyszło. I co? I za chwilę, jak tutaj puszczę grę, to mnie wywali stąd, no bo nie będzie już żadnego żyjącego Sima, więc pograjmy to do końca. Jak mówię, użyłam kodu, żeby po prostu całe to lato, całą jesień, całą zimę tak naprawdę przyspieszyć, żebym nie musiała się tutaj tak długo, długo męczyć, ale wiosną też troszeczkę przyspieszałam, ale tylko tam troszeczkę bardzo uważałam na to, żeby właśnie zobaczyć, kiedy i o której godzinie i będzie ich naturalna śmierć, więc jak z jednego z dnia, jak przyspieszyłam czas, zobaczyłam, że Simkę mi zebrało i było powiadomienie o jej śmierci, to od razu, wiecie, wyszłam z gry, wczytałam zapis, bo codziennie zapisywałam grę właśnie na ten wypadek. Powróciłam, zagrałam ten jeden dzień i wiedziałam dokładnie, o której właśnie nasza Weronika i później jeszcze Barbara miały umrzeć, więc tutaj też bardzo ostrożnie z tym grałam. Wstawię ten kod, który jest potrzebny właśnie do przyspieszania czasu, jakby ktoś chciał kiedyś go użyć, kiedyś go by potrzebował, to wstawię go w opisie odcinka. A więc to jest kod czasami przydatny, ale musicie mieć tego moda, który odblokowuje zablokowane kody, więc tutaj też o tym pamiętajcie, bo inaczej wam nie zadziała. No dobrze, czekamy. Mamy tutaj Paulinę, która już dawno nie żyje, ale opłakuje. Zobaczcie, nawet tutaj taki pokój zrobiłam. Mamy tutaj wszystkie, bym powiedziała, urny. No niestety urny naszej, Mai nie dołożę, bo niestety koniec gry. A więc oficjalnie mamy koniec gry, mamy koniec, bym powiedziała, tych testów, mamy koniec tego, co tutaj mamy. Zapiszę i oczywiście przejdę sobie do zarządzania światami, żebyśmy byli na tym ostatecznym widoku. I ja mam nadzieję, że ten odcinek, w którym przetestowałam syrenki, wam się podobał. Troszeczkę ode mnie wymagał, ale już wiem dokładnie, ile dłużej, powiedzmy, żyją syrenki, więc jeśli macie problem z syrenkami, to pamiętajcie, 7 tygodni, prawie 7 tygodni żyją z bąbelkującym paseczkiem i to jest właśnie wina tylko tego, że są syrenami. Żadna cecha tutaj, powiedzmy, dodana z jakimś dodatkiem nie miała na to wpływu. Wiadomo, pamiętamy, że cecha aktywna ma wpływ na długość życia oraz cecha długowieczny, ale syrenki żyją znacznie dłużej niż Simowie z cechą i długowieczny, i aktywny, więc tutaj są zdecydowanie najdłużej żyjącymi Simami zawsze, więc pamiętajmy o tym i już wiemy, kiedy możemy się spodziewać mniej więcej śmierć naszej Alicji w serii 100 dzieci, więc mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Zapraszam na moje inne odcinki, również ostatnio się pojawił na moim kanale odcinek Nowy Info Simsów na temat dodatku
który wyjdzie w czerwcu, więc też zachęcam do obejrzenia i do tak naprawdę zobaczenia i do usłyszenia tak naprawdę moich wstępnych opinii o tym dodatku, więc mam nadzieję jeszcze raz, że Wam się podobało i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!